Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Shadow the Hedgehog na PlayStation 2. Ach, i testuję pop filtr przy okazji, więc będziecie usłyszeć dużo p. A, dobrze zatrzymało. Aha, wreszcie chyba będę miał... I... Wybaczcie za otwarte okno, ale jest cholernie gorąco. Więc mój pad od PS2 się zepsuł i czekam na odkupienie go od kogoś. Albo no przynajmniej załatwienie naprawy. I na razie muszę korzystać z emulowanego pada PS3. Więc kontynuujemy Expert Mode. Nie będziemy się pierdzielić. Cryptic Castle mamy robić. Okej. Czy my Cryptic Castle nie robiliśmy w poprzednim odcinku? Nie, chyba nie. Ale przyznam szczerze, że granie padem od PS3 jest nawet przyjemne, chociaż muszę się przyzwyczaić do tego, że nie wiem co. Nie, zaraz, my robiliśmy Cryptic. Aha. Nie zapisało mi się. Więc muszę zobaczyć, gdzie byliśmy ostatnio. I tam dojść, co nie? Widzimy się po cięciu. Dobra, a więc jesteśmy w The Doom. Mam nadzieję, że to jest ten poziom, na którym skończyłem ostatnio. No to robimy w takim wypadku. Wiesz co, to jest troszeczkę takie smutne, że Maria wie o tym treningu, a to się dzieje w przeszłości. I ogólnie jest smutne, bo Maria umiera. Mamy tu... No tak. Więc mamy się dostać jakoś do Goal Ringa, który nigdzie jest. Znaczy w sumie nawet nie pamiętam, czy tutaj był Goal Ring, czy... Tu miałem również szukać tych... do leczenia. Jeśli to jest to drugie, to w takim wypadku mamy przesrane. A jeśli to jest to pierwsze, to w takim razie będzie bardzo fajnie. W sensie, że no, dojście do Goal Ringa. Dobra. Okidoki. A więc ogólnie... Co tam u was? Jakby to powiedzieć, no... Powiem wam tak szczerze, że u mnie się no sporo działo, no... Zakupiłem nowy sprzęt, który w sumie tak w połowie nie mogę go używać, jak na przykład Xbox, bo muszę czekać aż dysk wymienię. Nagrywarkę nową nie mogę używać, bo muszę czekać na kartę SD, która po tych półtorej tygodnia nadal nie dotarła do mnie. Co tam jest jeszcze takiego wartego powiedzenia? No mikrofon to jest i popfilt, okej, okay, to jest świetne obecnie, ale tylko dlatego, że muszę podpinać jakieś 3 kilo z drugiej strony mojego statywu, żeby ten mikrofon nie spadał, a i tak spada. Więc muszę coś jeszcze na to wymyśleć. Więc jakbyście słyszeli mnie zmieniającego coś z mikrofonem, to prawdopodobnie go sobie po prostu podwyższam. Więc no. Nieciekawie, powiem wam szczerze. Ale no przynajmniej jest jakoś dobra, no to jest chyba najważniejsze. A co pomiędzy, to już... Tak nieważne trochę. Prawda, prawda, no właśnie. A teraz nie wiem w sumie jak znaleźć ten... drogę do Goal Ringu, jeśli mam być szczery. Bo nic nie pamiętam z tego. I to może być dla mnie zgubne. Więc po prostu będziemy latać po Devil Doom i... Devil Doom? Po... The Doom i myśleć pozytywnie, że jakimś szczęśliwym trafem wpadnę na Goal Ring. Albo domyślę się, co mam robić. Bo jest... Domyślam się, gdzie to może być, ale nie jestem do końca pewien. Damn it. Tutaj coś jest. Okej, dokie. W sumie... Myk, myk, o.
fajnie jest czasem nie tak po ścianach patrzeć. Bo wiecie, ściany to się brudzą przecież. A jak się tak skacze po przeciwnikach, to się nie brudzą. Tu nadal nie mogę wejść. Możliwe, że właśnie o to chodzi. Ale niepotrzebne mi... Znaczy do jasnej cholery, niepotrzebne mi jest Chaos Blast. Potrzebne mi jest Chaos Control co najwyżej. Wait, what? What the hell? Ale ciebie zabiję, bo ty mnie będziesz denerwował. Co? Chaos Blast może aktywować przyciski? Co? Ej, trochę głupio, jeśli mam już szczerze. No, o nie. To ich rozwala od razu. Nice. I myk. Oni mnie będą bardzo denerwować, a ja nie lubię, jak coś mnie denerwuje. I na przykład jak ten mikrofon, który mi spada. Więc wybaczcie za wszelkie niedogodności w audio, ale... Na razie musimy tak z tym żyć. Albo nie wymyślę jakiegoś dobrego sposobu, żeby ten mikrofon trzymać w miejscu. Albo... no nie wiem, co zrobię. Może go po prostu postawię na tym, na jego domyślnym statywie i jakoś z tym będę żył, albo coś, nie wiem. Wiem tylko, że muszę coś wymyślić, żeby mi nie spadał. Bo inaczej to będzie dupa. Aha! Nie możesz mnie dostać! Aha, bo jestem za daleko. O, bo... Zaraz. Nawet mi nie mówcie, że... Aha! Heal Canyon by się tu przydało, wiecie? Pewnie jak ich wszystkich wyzdrowieje, to... Co?! Mam tak pojedynczo robić? A jakie głupie. Oczywiście muszę nie trafić. Jakby to jeszcze miało się przedłużać. O, dwóch naraz, łocie pan. Ej, może jak będę właśnie do nich podchodził, to jak więcej trochę ich wezmę na raz. Nope. Chyba muszę po prostu trafić idealnie w środek, żeby ich obu tak objęło tym. Dobra. Ale o, może właśnie powiem na temat innych serii, tak? Wiem. Pewnie nie spodziewaliście się Shadow the Hedgehog, tylko chcielibyście, abym chociażbym, no nie wiem, rozpoczął Road to Reignited Trilogy, który został zapowiedziany tydzień temu i nadal nic z tego nie wyszło. Albo, no nie wiem, Sonic Battles, żebym wreszcie zakończył tą serię. Czy właściwie cokolwiek, żeby się pojawiło na kanale. No, dostaliście w... No come on! W sobotę, czyli wczoraj prawdopodobnie, jak wrzucę ten odcinek, to... to dostaliście właśnie mój proces modowania Xboxa. A z materiałów normalnych, no niestety, muszę wam powiedzieć, że stay tuned. O, to jest dobry motyw. Bo... Czekam nadal na tą kartę SD, żebyście mieli po prostu lepszą jakość, bo z jakiegoś powodu moja Avermedia teraz na PS3... Moja obecna nagrywarka ma strasznie dziwne zakłócenia na PS3 i wolałbym, żebyście tego nie widzieli, bo to by było trochę do dupy. Takie oglądanie czegoś takiego, więc po prostu czekam nadal na to, aż ta nagrywarka nowa na kartę SD czekam i jak tylko karta SD będzie, to... No finally! Jak tylko ta karta SD będzie, to wznawiamy ze wszystkim nagrywanie. Po prostu lecimy od razu ze wszystkim. Z Ratchet, Road to Reignited Trilogy, Sonic Battle... I lecimy. Bo dopóki tego nie będę miał, to trochę dupa. Właśnie z jakiegoś powodu na PS2 nie mam tych zakłóceń, więc... Pomyślałem sobie, kurde, no...
trochę już było od jakiegoś normalnego filmu, więc może nagram Shadow the Hedgehog już tak. Z braku laku, że tak powiem. A i tak muszę. A kontrolę jest nad nic. Okej. Okay. Napotkaliśmy. Okej. Okay. Teraz powinno być. Okej. Okay. Mówię. Po raz pierwszy chyba emuluję pad od PS3 jako pad od PS2. Więc tu może się trochę być ciekawie z rezultatami. Ale przyznam, że fajnie się gra, nie powiem, że nie. Polecam, jak ktoś nie ma żadnej innej możliwości. Choć faktem do poruszania się do menu w PS2 nadal potrzebujecie pada od PS2, ale styl. Wezmę oczywiście mój rób mi życie gun. No serio, ta broń to jest tak naprawdę maszynka do żyć. Do niczego więcej ona nie służy. I to jest świetne w niej, bo już znowu oczywiście, jak na filmie zresztą, straciłem miliony żyć w Circus Park. Na tej samej sekcji dosłownie, co w filmie. Więc... A, tutaj to są te, które się nie dają. Kurde. Wybaczcie na serio za ten mikrofon. No muszę coś wymyślić, żeby on mi nie spadał. Więcej rzeczy muszę zawiesić na tej drugiej stronie statywu. W sumie dam sobie więcej. To może być szalone, ale może też się udać. Dobra. Teraz już mam z głowy, teraz mogę zainkalać. Pamiętamy nadal, że family friendly, tak wiem co powiedziałem jakieś parę minut temu, ale family friendly. Pamiętajcie. A ja to lepiej aktywuję, bo mogę dostać życie, jednak nie. No po co? W ogóle ile mam żyć? 21! No to spokojnie starczy. Na wszystko. Na wszystkie moje nieuniknione śmierci. Myk. No, wybij się. Powiedział Pixel do siebie. Na YouTubie. No ale tak, teraz jak mam tego Xboxa, to może się więcej materiałów pokazać z wielu różnych innych gier. Wiem, że na pewno Spyro A Hero's Tale będę nagrywał z oryginalnego Xboxa, bo mam wbudowany widescreen, przez co lepiej wygląda. A tak poza tym to było. Conquera się zastanawiam, żeby nagrywać, ale nie wiem, czy to na polski kanał będzie dobre, bo wiele tam jest smaczków, którzy ludzie po prostu nie rozumiejący dobrze po angielsku nie ogarną. Ten nazwy bardzo nie będzie taki efektywny, że tak to mogę nazwać. Więc może to po prostu będzie taki mój startowy let's play na angielskim kanale. Zastanawiam się jeszcze nad tym wszystkim. W końcu go zrobię. Jak będę miał może trochę więcej czasu. Znaczy, techniczny czas mam, tylko po prostu mam lenia ostatnio na wszystko. To jest aż straszne, jak bardzo jestem leniwy. No, polecimy sobie dalej i... Przykro mi, ale niestety na palowej wersji Shadow się tego nie da robić, w sensie Infinite Chaos Control glitch, ale cóż, i tak w sumie speedrun Shadow się nie opłaca w ogóle na PS2 robić, tylko na halo, nie chciałem tego robić, tylko na no ten jak to się nazywa, na GameCube. Ewentualnie Xbox, ale no Xbox to już taki bez glitchy, bo tam nieskończone Chaos Control zostało naprawione jakimś cudem. Więc no, na GameCube można robić zglitchowane, to tam fajnie, a bez glitchy to praktycznie na każdej wersji, chociaż nikt nie speedrunuje wersji PS2. To jest wiadome przecież. Ja to chcę trochę więcej tej amunicji wziąć. O! Zadziałało. Myk. Znaczy już więcej chyba nie dostanę, bądź co bądź, tej amunicji, ale wciąż mogę się starać. Oboj. Znaczy więcej nie dostanę żyć, nie amunicji. O czym ja gadam?
Uwielbiam muzykę Skytrips. Ona po prostu jest taka oryginalna, wpada w ucho. Kurde, jakby jakiś poziom mieli remake'ować z Shadowa poza Westopolis, to wybrałbym najprawdopodobniej Skytrips. Tak najbardziej, nie wiem, zapada mi w pamięć, jeśli chodzi o jakkolwiek poziom z Shadowa, to wybrałbym właśnie Skytrips. Chyba wielu ludziom to właśnie podoba się najbardziej Skytrips, bo nie wiem, na przykład jest mod do Sonic Generations ze Skytrips, więc zakładam, że wielu ludzi lubi ten poziom. Albo chociaż jest najbardziej zapamiętany przez muzykę, at least. W każdym bądź razie jest jakiś poziom z Shadowa, który ludzie jakoś tolerują. I to mnie cieszy. Chociaż wolałbym, żeby Digital Circuit jakoś był wykorzystywany, albo Mad Matrix tu jest akurat, ale Digital Circuit byłoby fajnie, jakby został wykorzystany w jakimś kiedyś remake'u poziomu z Shadowa. Chociaż ja bym najbardziej chciał remake całego Shadowa na nowych konsolach, to by było bardzo fajne. Ale no, nie można mieć wszystkiego. Uwielbiam Omegę z serii Adventure. Chociaż nie lubię tego voice actora, bo trochę tak... Nie wiem, uwielbiam oryginalnego voice actora Omegi, ale ten to jest taki mój... Można powiedzieć, że drugi ulubiony? Ten, który był w WoW6, to jest mój najmniej ulubiony. I ten Forces to w sumie jest tak pomiędzy tym z WoW6 a... Znaczy, jest... No można powiedzieć moim trzecim ulubionym. No nie mam po prostu czegoś. I żeby nie było, to nie jest tak, że ten Soul 6 jest moim czwartym ulubionym. On jest po prostu tak na samym dnie. On nie ma nawet miejsca, więc po prostu nie myślcie sobie, ho ho ho, Forces to nie jest takie fajne jednak, że jest pomiędzy właśnie tym Soul 6 a tym tym Soul 6 a tym z Shadowa. No, nie, właśnie o to chodzi, że nie. Nie wiem w sumie, jak to ma mieć sens jakkolwiek, ale ograniczę to kiedyś. Dobra, więc teraz niebieskich jest ten 3. Tych wszystkich, a jednak nie. Ale już dobra, mam już dwa niebieskie, więc nie patrzę. A jednak był niebieski blisko. Pomyliłem kolory. Okej, i myk. Oj, teraz. No tak, teraz to jest to, ta wielka hala i nie pamiętam, w które trzeba wejść, żeby dojść do Gold Ringu. Chyba w czerwone. YOLO. Gdzie to? Tam do pomarańczowego. Okej. I guess. Ale wydaje mi się właśnie, że to czerwony był tym, którym było. Damn it! Proszę mi tu nie robić jakiś, nie wiem, gimbugi. Lecimy tam. Mam się dostać do czerwonego, bo tam jest wejście na kolejne. Znaczy do Goloringu po prostu. Nie na kolejne, tylko do Goloringu. Więc idziemy. I mig. Oczywiście może się powiedzieć dla tych, co oglądają oczywiście tą serię, co nie jest takie jasne, tak szczerze powiem, bo ostatnio jest mały drop w oglądalności u mnie czegokolwiek poza pogadankami. Zakładam, że ludzie mają albo wielki hype na Forces, albo na Manie Plus, która wyjdzie i dlatego oglądają tylko mnie materiały z Mani, albo czekają na cokolwiek, jeśli powiem o Let's Playu z Forces. Więc... No. Jeśli tak dalej pójdzie, chyba jednak wcześniej przejdę na ten angielski kanał. Tam. Dlaczego ja ich zabiłem, a nie wciągnę. Nie, kurde. Dobra, nie będę tam nawet po ten klucz szedł. Bo mi się nie chce. Ale ogólnie, jeśli.
ogarnę jeszcze live streamowanie z kompa, bo jak mogliście zauważyć, z PS4 już mam w miarę tam ogarnięte, to możliwe, że będziemy robić małą serię, znaczy małą, trochę będzie dużo, serię live streamów z Shadowa, która będzie polegała na tym, że będę po prostu przechodził wszystkie 326 historii z gry. Więc będzie fajnie. Będzie ciekawie. Jeśli oczywiście to ogarnę z wersji Xboxowej. I będziemy jakoś to próbowali zrobić. Nie obiecuję na 100%, że to się stanie. Ale zawsze można sobie tam chcieć. Co nie? Dobra. No kurde, nie mogę. Mogę odpowiednio. Tam się jest? A tam jest klucz tak daleko. Ale no. Znaczy. To nie będzie tak dosłownie tylko te 326 historii, to będzie całą grę. Będziemy 100% szodowa. Będę miał mój szósty czy tam już piąty raz, jak 100% już nie gra. Aha, muszę. Dobra. Więc teraz robimy misję dobrą. Jednak. Well damn. Jednak miałem nadzieję lekką na to, że jednak to będzie Goldring tylko, a tu się okazuje, że musimy robić dobrą misję. A więc... trochę nam to zajmie. Więc teraz idziemy do zielonego, nie wiem dlaczego akurat do zielonego, a nie pomarańczowego, ale jakoś najbardziej lubię chyba zielony niż pomarańczowy. Aha, to jest jedno wyjście z tego, okej. W niebieskim już byłem, to pamiętam. Tak, aż takiej słabej pamięci nie ma. Żeby się na przykład pytać, kim jestem. Who am I? And why can I remember anything? And who is this Maria? Nie, uwielbiam dialog na początku tej gry. To czy dialog? To wspominanie rzeczy. Monolog to się nazywa. No bodajże. Tak pamiętam. To ja mam monolog. Mimik! Tara! I wciągamy wszystko jak leci, żeby jak najwięcej żyć zdobyć. Bo to jest najważniejsze. Mimik. Okej, okay, rozumiem, że cię muszę nie. Oh boy. Przez te wielkie światła ja tak trochę nie mogę ogarnąć odległości, więc ten bloom mnie denerwuje właśnie w Mad Matrix bardzo. W Digital Circuit nie tak bardzo, bo tam nie ma aż takich chamskich platform, ale Mad Matrix jest po prostu... Na cholerę komu coś... Na cholerę coś takiego komuś. Zatrzyma się przed tym, czy... No oczywiście! Dobra, potrzebuję gana. I to tak... No jak się trochę wystraszyłem, zaraz, chwilę, moment, co się stało? Ale jednak... Jednak mój mały zawał nie był aż taki groźny. Dobra, więc jednak muszę zrobić to tak. Przydałby się teraz taki first person. O! Czy tak to trzeba? Jak w Ratchetie teraz się czuję. Myk. I myk. I amunicji w trzy dupy, jednak, ale w sumie trochę szkoda, że nie zebrałem trochę życia. Tak, jeśli mam być szczery, to liczyłem na troszeczkę żyćków, ale to się nie stało. Bo więc teraz muszę to zmienić na czerwone. Nice. Teraz sobie przejdziemy tak. Teraz musimy to zmienić na zielone. Huh. Okej, nawet mnie nie interesuje to, że zmieniłem kolejność.
to, że żyje, mnie obecnie interesuje. No demet. Okej. To było bliskie. Aha. Okej, więc teraz zrobimy tak. I zrobimy tak. I teraz jesteś ty. I... No. Damy na niebieski, bo niebieski to jest mój ulubiony kolor. O. Ustalmy to tak. I myk. I poprawię mikrofon. Dobra. Więc teraz ostatnia lokacja nasza, czyli musimy iść do pomarańczowego. No i oczywiście tu nie ma żadnej prostej drogi stąd. Użyję tego jednak. Wydaje mi się, że to będzie bardziej efektywne. Dobra, myk, myk, myk. W sumie najlepiej byłoby, jakbym pojechał najpierw do tego niebieskiego, a później dopiero do pomarańczowego, a nie od razu do pomarańczowego, ale... Ale tam do... Co się tam będzie? Chrzanił, pierdzielił, whatever. Co nie? Co nie? Dokładnie. Więc myk, 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 myk. Jesteśmy już tu? No kurde, chodź. Możecie mi ogólnie powiedzieć, co chcielibyście jeszcze na kanale zobaczyć z Sonika? Może, czy jakiś temat miałbym przegadać? Na przykład ostatnie były newsy o Mani, wielkie. Więc zakładam, że pewnie chcielibyście, żebym to jakoś przegadał, więc mogę zaraz tu za fraki Gnidela wziąć i to obgadać. Więc jak chcecie bardzo, to możemy tak zrobić. A jak nie chcecie, to możemy tak nie zrobić. Nie, po prostu te newsy o Mani sądzę, że już każdy wie, bo trochę mi to zajęło mi to trochę powrót i tak dalej. Więc nie, możecie mi to powiedzieć, czy chcecie, czy nie chcecie. Okej, znowu to aktywowałem. A więc co teraz? Dobra, jesteśmy z powrotem. Na część przyjrzałem wrażenie. Nie będzie o wszystko. Już jestem w połowie czegoś. No ale no dobra, no. Mniej narzekania, więcej robienia. Shadowa. Więcej grania w Shadowa, tak? Tak zawsze powtarzam. Więc... Cholera. No kurde, znowu jestem tutaj. Ja mam iść teraz. Tu chyba. To jest tu? To jest tu. Myk, myk. Oj, oj. Straszyłem się. Dobra, to jest tu. I... Kurde. No. Widła? Teraz tu. A kurde. Teraz myk i aktywowaliśmy wszystko. Mam w dupie klucze obecnie. Tam. Oh shit. A, udało mi się. First try. I to będzie myk. Trochę mało klimatyczne, wiem. No i zrobiliśmy wszystko. Praktycznie. Więc zrobiliśmy już trzy poziomy, The Doom, Sky Troops i teraz właśnie Mad Matrix. A więc to chyba będzie na tyle w tym odcinku. Co tam jeszcze mamy w sumie? Następne? No dobra, tym razem się zapisz. Dobrze, bo nie będę przechodził znowu sześciu poziomów teraz. Death Ruins. Death. Whatever. Więc Death Ruins zajmiemy się w następnym odcinku. W ogóle moja ulubiona muzyka strzadła. Znaczy druga, bo zaraz po tym Digital Circuit. Okej. Glitch z oczami. A więc dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie, cześć. Pa, pa.
chaos, control!